Tabela pierwsza działu 8 zawiera informacje o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu. Sporządza ją przedsiębiorca oddzielnie dla każdej prowadzonej stacji demontażu o której mowa w artykule trzecim punkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dotyczy tylko adresu zamieszkania lub siedziby, pod którym jest zarejestrowana lub prowadzona działalność gospodarcza. Tabelę należy sporządzić dla pojazdów wycofanych z eksploatacji, które były pojazdami samochodowymi zaliczonymi do kategorii M1 lub N1, o których mowa w artykule trzecim, punkt czwarty ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Aby wprowadzić informacje do tabeli, należy z poziomu listy działów wybrać opcję Dodaj. System wyświetli listę stacji demontażu, która zawiera nazwę, numer, adres miejsca prowadzenia działalności oraz checkbox pozycja Uzupełniona. Aby dodać miejsce prowadzenia działalności, Należy z poziomu listy stacji demontażu wybrać opcję Dodaj stację demontażu. System wyświetli formularz adresu stacji demontażu, który zawiera nazwę, numer i adres miejsca prowadzenia działalności. Aby uzupełnić nazwę, numer i adres miejsca prowadzenia działalności, należy kliknąć w jedno z tych pól. System wyświetli wyszukiwarkę miejsc prowadzenia działalności wprowadzonych w dziale pierwszym, z której należy wybrać odpowiednie miejsce. Jeżeli w wyszukiwarce miejsc prowadzenia działalności nie znajduje się wymagana pozycja, należy wrócić do działu pierwszego, a następnie dodać miejsce prowadzenia działalności. Dodane miejsce pojawi się na liście wyszukiwania. Po wskazaniu miejsca pozostałe dane dotyczące stacji demontażu zostaną automatycznie uzupełnione. Opcja Zapisz umożliwia zapisanie i przejście do widoku listy stacji demontażu. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście. W zakresie dodanych stacji demontażu, za które podmiot chce złożyć sprawozdanie, należy wprowadzić informacje poprzez przycisk opcje. Pod przyciskiem znajdują się następujące sekcje do uzupełnienia: Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu, odpady poddane odzyskowi. W tym recyklingowi oraz przekazane do odzysku, w tym recyklingu, odpady powstałe w wyniku strzępienia, odpady przekazane do innego kraju, masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, przedsiębiorcy, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania, osiągnięty poziom odzysku i recyklingu. Znajdziemy tu także opcję Usuń, która umożliwia usunięcie z listy uprzednio dodanej stacji demontażu oraz wprowadzonych w jej zakresie danych. Aby uzupełnić sekcję Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu, należy wybrać pierwszą opcję. System wyświetli informacje o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu. Aby dodać pojazdy przyjęte do stacji demontażu, należy wybrać przycisk Dodaj pojazd. System wyświetli formularz dodania pojazdu, który zawiera markę pojazdu, rok produkcji. Masę pojazdu? Po najechaniu kursorem na znak zapytania, wyświetli się okienko z objaśnieniem, czym jest masa pojazdu. Wyjaśnienie mówi nam, że masa pojazdu oznacza, zgodnie z artykułem 3, punkt 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, masę własną pojazdu w rozumieniu przepisów ustawy. Z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym pomniejszono o masę paliwa w ilości nominalnej. Masę paliwa ustala się na 40 kg. Należy także wprowadzić masę pojazdu wycofanego z eksploatacji. Objaśnienie masy pojazdu wycofanego z eksploatacji. Mówi, że masa ta oznacza zgodnie z artykułem 3 punkt 2a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, masę pojazdu zważonego przy przyjmowaniu pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów po uprzednim usunięciu z niego innych odpadów, które nie pochodzą z tego pojazdu. Poniżej należy zaznaczyć, czy przyjęty pojazd był kompletny czy niekompletny. Opcja Zapisz umożliwia zapisanie i przejście do widoku listy informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście. Poniżej listy znajdują się informacje o łącznej masie pojazdów, łącznej masie pojazdów wycofanych z eksploatacji i ogólnej liczby pojazdów, w tym niekompletnych i kompletnych. Informacje te nie są dostępne do edycji. Zostaną uzupełnione na podstawie dodanych pojazdów. Aby wrócić do widoku listy stacji demontażu, Należy wybrać przycisk cofni. Aby uzupełnić sekcję odpady poddane odzyskowi, w tym recyklingowi oraz przekazane do odzysku w tym recyklingu, należy wejść w opcję i wybrać drugą pozycję. System wyświetli listę informacji o masie odpadów poddanych odzyskowi w tym recyklingowi oraz przekazanych do odzysku w tym recyklingu. Należy tu podać informacje dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu w danym roku kalendarzowym. Aby dodać kod i rodzaj odpadu, należy z poziomu listy wybrać przycisk Dodaj kod i rodzaj odpadu. System wyświetli formularz, który zawiera kod i rodzaj odpadów. Klikamy w to pole. System wyświetli wyszukiwarkę odpadów, z której należy wybrać odpowiedni kod i rodzaj odpadu. Aby dodać odpad z kodem i rodzajem zawierającym symbol X, należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru kod X i uzupełnić rodzaj odpadu X. W przypadku, gdy odpady miały zmieniony status odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, należy zaznaczyć odpowiednie pole i wpisać rodzaj odpadu. Następnie wprowadza się masę odpadów powstałych z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po najechaniu na znak zapytania pojawia się tu dodatkowa wskazówka. Informująca, że dane o odpadach powstałych z demontażu pojazdów należy ująć w dziale 11. Niżej należy podać masę odpadów poddanych na stacji demontażu recyklingowi, odzyskowi energii, innym niż recykling procesom odzysku z wyłączeniem odzysku energii. I unieszkodliwianiu. Jak mówi nam objaśnienie, pola te należy wypełnić, jeżeli na stacji demontażu znajduje się inna instalacja do odzysku. Następnie podajemy masę odpadów przekazanych kraju do recyklingu, odzysku energii, innych niż recykling procesów odzysku z wyłączeniem odzysku energii, rozdrabniania w strzępiarce i unieszkodliwiania. Dane te wprowadza się na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów. Opcja Zapisz umożliwia zapisanie i przejście do widoku listy z informacjami o masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na odpowiedniej liście. Poniżej listy znajdują się następujące dane sumaryczne: Łączna masa odpadów powstałych z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Łączna masa odpadów poddanych na stacji demontażu recyklingowi, odzyskowi energii. Innym niż recykling procesom odzysku z wyłączeniem odzysku energii, unieszkodliwianiu. Łączna masa odpadów przekazanych w kraju do recyklingu, odzysku energii, innych niż recykling procesów odzysku z wyłączeniem odzysku energii, rozdrabniania w strzępiarce i unieszkodliwiania. Informacje te nie są dostępne do edycji. Zostają uzupełnione na podstawie informacji dodanych przez użytkownika. Aby wrócić do widoku listy stacji demontażu należy wybrać przycisk cofni. Aby uzupełnić sekcję odpady powstałe w wyniku strzępienia, należy wejść w opcję i wybrać trzecią pozycję. System wyświetli formularz odpady powstałe w wyniku strzępienia. Jak mówi objaśnienie, sekcję tę należy uzupełnić w razie wypełnienia pola masa odpadów przekazanych w kraju do rozdrobnienia w strzępiarce, w sekcji informacja o masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu. Na formularzu Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Tak lub nie należy określić w odniesieniu do dodanej stacji odpady powstałe w wyniku strzępienia. Jeżeli zaznaczono tak, należy dodać masę odpadów powstałych w wyniku strzępienia. Aby to zrobić, wybieramy przycisk Dodaj masę odpadów. System wyświetli formularz, który zawiera nazwę instalacji, w której przeprowadzono strzępienie. Nazwę instalacji wpisujemy samodzielnie. Nazwę przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę wprowadzamy, klikając we właściwe pole. System wyświetli wyszukiwarkę podmiotów zarejestrowanych w BDO. Z której należy wybrać odpowiedni podmiot. Następnie wprowadzamy nazwę, numer i adres miejsca prowadzenia działalności. Po kliknięciu w jedno z tych pól, System wyświetli wyszukiwarkę miejsc prowadzenia działalności wybranego podmiotu, z której należy wybrać odpowiednie miejsce. Niżej wprowadza się masę odpadów przekazanych do rozdrabniania w strzępiarce. Oraz ilość odpadów powstałych w wyniku strzępienia, poddawaną procesom recyklingu, odzysku energii, innych niż recykling procesom odzysku z wyłączeniem odzysku energii, unieszkodliwiania. Dane te należy podać zgodnie z wynikami próby strzępienia wykonanej przez przedsiębiorcę prowadzącego strzępiarkę. Podajemy tu udział frakcji materiałowych w procentach oraz masę w tonach. Dane należy zaakceptować przyciskiem Zapisz. Po zapisaniu, dane te pojawią się na liście odpadów powstałych w wyniku strzępienia. Poniżej listy znajduje się łączna masa odpadów przekazanych do rozdrabniania w strzępiarce. Ogólna ilość odpadów powstałych w wyniku strzępienia, gdzie dodatkowo należy uzupełnić ogólny procentowy udział frakcji materiałowych z podziałem na recykling, odzysk energii, inne niż recykling procesy odzysku z wyłączeniem odzysku energii. I unieszkodliwianie. Poniżej mamy przedstawioną łączną masę w podziale na recykling, odzysk energii, inny niż recykling proces odzysku z wyłączeniem odzysku energii, oraz unieszkodliwianie. Po sprawdzeniu wszystkich wprowadzonych informacji i uzupełnieniu ogólnego procentowego udziału frakcji materiałowych. Dane należy zaakceptować przyciskiem Zapisz. Po zapisaniu wracamy do widoku listy stacji demontażu. Aby uzupełnić sekcję Odpady przekazane do innego kraju, należy wejść w opcję i wybrać czwartą pozycję. System wyświetli formularz odpady przekazane do innego kraju. W sekcji należy podać masę odpadów wywiezionych do innego kraju w celu przetworzenia, zgodnie z rozdziałem trzecim ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Na formularzu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru tak lub nie Należy określić w odniesieniu do dodanej stacji demontażu, czy odpady zostały przekazane do innego kraju. Jeżeli zaznaczono tak, należy dodać kod i rodzaj odpadów przekazanych do innego kraju. Aby to zrobić, należy wybrać przycisk Dodaj kod i rodzaj odpadu. System wyświetli formularz, który zawiera kod i rodzaj odpadów. Klikamy w to pole. System wyświetli wyszukiwarkę odpadów, z której należy wybrać odpowiedni kod i rodzaj odpadu. Aby dodać odpad z kodem i rodzajem zawierającym symbol X, należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru kod X. I uzupełnić rodzaj odpadu X. W przypadku, gdy odpady miały zmieniony status odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, należy zaznaczyć odpowiednie pole i wpisać rodzaj odpadu. Następnie podaje się masę odpadów przekazanych do innego kraju w celu przetworzenia w procesie. Recyklingu, odzysku energii, innych niż recykling procesów odzysku z wyłączeniem odzysku energii i unieszkodliwiania. Opcja Zapisz umożliwia zapisanie i przejście do widoku formularza z listą odpadów przekazanych do innego kraju. Po zapisaniu, dodana pozycja pojawi się na liście. Poniżej listy znajdują się informacje o łącznej masie odpadów przekazanych do innego kraju w celu przetworzenia z podziałem na recykling, odzysk energii, inne niż recykling procesy odzysku z wyłączeniem odzysku energii i unieszkodliwianie. Informacje te nie są dostępne do edycji. Zostają uzupełnione na podstawie dodanych informacji o odpadach przekazanych do innego kraju. Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Zapisz, znajdującą się na dole formularza. Po zapisaniu wracamy do widoku listy stacji demontażu. Aby uzupełnić sekcję masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, należy wejść w opcję i wybrać piątą pozycję. System wyświetli formularz, w którym należy uzupełnić masę przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części. Należy tu podać informację. O masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, wymontowanych z przyjętych w danym roku kalendarzowym pojazdów wycofanych z eksploatacji, zgodnie z definicją zawartą w artykule 3, punkt 7 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak również z wyłączeniem przedmiotów wyposażenia i części. Wymontowanych z pojazdów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 roku, w sprawie wykazu przedmiotów, wyposażenia i części wymontowanych pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko. Opcja Zapisz umożliwia zapisanie i przejście do widoku listy stacji demontażu. Aby uzupełnić sekcję przedsiębiorcy, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania, należy wejść w opcję i wybrać szóstą pozycję. System wyświetli listę informacji o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania. Na formularzu Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru tak lub nie należy określić w odniesieniu do dodanej stacji demontażu, czy przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania innym przedsiębiorcom. Jeżeli zaznaczono tak, należy dodać przedsiębiorcę, któremu przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania. Aby dodać przedsiębiorcę Należy z poziomu listy wybrać przycisk Dodaj przedsiębiorcę. System wyświetli formularz, który zawiera imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, numer rejestrowy, adres przedsiębiorcy. Aby uzupełnić dane przedsiębiorcy, należy kliknąć w jedno z tych pól. System wyświetli wyszukiwarkę podmiotów z rejestru BDO. Z której należy wybrać odpowiedni rekord. Po dokonaniu wyboru dane przedsiębiorcy zaczytają się automatycznie. Następnie należy określić przeznaczenie odpadów poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Odzysk, w tym recykling. Unieszkodliwianie. Opcja Zapisz umożliwia zapisanie i przejście do widoku listy informacje o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście. Po uzupełnieniu formularza należy wybrać opcję Zapisz która umożliwia zapisanie i przejście do widoku listy stacji demontażu. Aby uzupełnić sekcję Osiągnięty poziom odzysku i recyklingu, należy wejść w opcję i wybrać siódmą pozycję. System wyświetli formularz informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu. Na formularzu należy uzupełnić Osiągnięty poziom odzysku, osiągnięty poziom recyklingu oraz wysokość należnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Pozostałe informacje są niedostępne do edycji, zostają uzupełnione na podstawie wprowadzonych danych przez podmiot w zakresie działu 8 tabeli pierwszej. Są to masa pojazdów, Masa pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu, różnica pomiędzy masą pojazdów a masą pojazdów wycofanych z eksploatacji, masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, masa odpadów poddana recyklingowi, masa odpadów poddana odzyskowi i masa odpadów poddanych unieszkodliwianiu. Opcja Zapisz umożliwia zapisanie danych i przejście do widoku listy stacji demontażu.